Mamo, nie zostawiaj mnie. Wygląda, jakby wzywał prawdziwą matkę. Ktoś mu powiedział prawdę? Skąd to przez gorączkę? Mamusiu, nie zostawiaj mnie samego. Dobrze się czujesz? Prześnił mi się koszmar. Jaki? Śnił mi się mój synek, Ricardito. Wzywał mnie. Czułam, że umieram. Płakał tak samo, jak w dniu, kiedy go urodziłam. Uspokój się. To tylko zły sen. Una pesadilla y nada más. Trzydzieści dziewięć i pięć i nie spada. Spirytus powinien obniżyć temperaturę. Przykryjmy go. Sąsiadki coś długo nie ma. Pójdę po doktora. Pośpiesz się. Telefon na dwójce. Połączyć? Sara? Powiedz, że mnie nie ma. Jak było w szkole? Pobiłam się z Susanitą. Grzeczne dziewczynki się nie biją. Ona ściągała ode mnie. A ty nigdy się z nikim nie bijesz? Czasami, ale to nie znaczy, że ty też masz się tak zachowywać. Pójdziemy do parku? Super! Nigdy ze mną nie chodzisz. Wiem. Obiecuję, że to się zmieni. Chcę być najlepszą mamusią pod słońcem. A ja córeczką. Sara dzwoni. Już nie wiem, co mówić. Jestem bardzo zajęty i nie było mnie cały dzień w firmie. Ricardo, ¿te pasa algo? ¿Chcesz porozmawiać? ¿No quieres platicar conmigo para desahogarte? Siéntate. Usiądź. Soy un imbécil. Jestem kretynem. No, Ricardo. Nie mów tak. Wszystko da się naprawić. Todo en esta vida tiene arreglo. Przeszkadzam? Zaraz będzie ci lepiej. Wody. Już daję. Usiądź. Zobaczysz, wyzdrowiejesz. Blanka zaraz przyjdzie z panem doktorem. Nie chcę, żeby mnie kłuł. Nie będzie. Chuy, co ci jest? Chuy, por favor, háblame, Chuy. Dlaczego trzymaliście się za ręce? To nie to, co myślisz. Wspierałam go moralnie. Znam Laurę od lat. Jesteśmy jak rodzeństwo. Pomóc ci w czymś? Przyszedłem zabrać żonę na obiad. Na rogu jest bardzo dobra knajpka. Chodźmy, jeśli mogę. Oczywiście, idźcie. Mogę pójść z żoną na obiad? Naturalnie.
Zaraz wracam. Jedzcie jak długo chcecie. Blanka. Mój synek umiera. Chuy, co ci jest? Odezwij się. Marina, odcinek 24. Co mu jest, doktorze? Temperatura już spada. Nie wolno dopuścić, żeby znów się podniosła. Dlaczego zachorował? To wirus, który atakuje dzieci. W szpitalu mam podobne wypadki. Musi leżeć w łóżku i dużo pić. A jeśli wzrośnie temperatura, przepiszę leki. Musi je brać co 6 godzin. Za co je kupię? Zrobimy zrzutkę. Ja kupię lekarstwa. Jakiś ty dobry. Dziękuję, doktorze. Nie ma za co. Teraz musi nabrać sił. Pójdę po lekarstwa. Dobry z ciebie człowiek. Wszyscy nam pomagają. Zaopiekuję się tobą. Dostaniesz leki i rosołek. Jesteś dla mnie taka dobra. Przecież jesteś moim skarbem. Najlepszym, co mnie spotkało w życiu. Mój skarbie. Wołała mnie pani? Tak, siadaj. Chcę wiedzieć, jak stoją sprawy między tobą i moim synem. W ogóle nie stoją. Nie pozwól, żeby Ricardo rozwiódł się z tobą. Wtedy zamieszka z Sarą, albo nawet się z nią ożeni, a tego bym nie przeżyła. Sarze tylko w głowie jego majątek. To wstrętna karierowiczka. Zgadzam się. Marina, jeśli naprawdę zależy ci na mężu,
Musisz się zmienić. Nie wolno ci go tak zaniedbywać. Jeśli chcesz szukać syna, rób to, kiedy Ricardo jest w firmie, a nie kiedy wraca do domu. Uśmiechaj się do niego. Bądź dla niego miła. Uwiedź go. Wychodźcie do kina, na kolację. Rozpal przygaszony płomień miłości. Obudź swoje małżeństwo. Ma pani rację, ale wiem, co powiesz. Twoim jedynym celem jest odnalezienie syna. Oczywiście powiesz, że to wszystko moja wina. Może masz rację. Chciałam, żeby Ricardo cię skrzywdził, ale to już przeszłość. Walcz o niego. Inaczej go stracisz. Wolę, żeby był twoim mężem, niż tej La Firendy. Co się stało, kiedy Daniel zobaczył ciebie i Ricardo? Okropnie się zdenerwowałam. Myślałam, że się pokłócą. Ale Daniel spokojnie przyjął wyjaśnienie. Musi zrozumieć, że tylko się przyjaźnicie. Denerwuje się jego obecnością w firmie. On nie znosi Ricardo. Prędzej czy później dojdzie do scesji. Zadziwiasz mnie. Sytuacja wymknęła ci się spod kontroli. Manipulowałaś życiem swoich synów, a teraz mówisz, że nie mogłaś nic poradzić? Kiedy Ricardo związał się z Sarą? Robiłam, co w mojej mocy, ale wiesz, jacy są młodzi. Ricardo mnie nie posłuchał. Szkoda, że cię posłuchał, kiedy zabrałaś go do Europy. Uniknęlibyśmy wielu nieprzyjemności. Hola, pastora. Buenas noches, señor. Co to za walizki? Don Guillermo właśnie wrócił. Gdzie jest? W bibliotece. Przestań mnie obwiniać za coś, co stało się dawno temu. Teraz porozmawiaj z Ricardem i każ mu zostawić tę kobietę. Wujku, cześć. Co słychać? Widzę, że już dotarły do ciebie plotki. Wszystko w twoich rękach. Siadaj. Jeśli chcesz mi prawić kazanie, proszę cię tylko o jedno. Żebyś otworzył oczy. Żebyś zachował się jak mężczyzna. Jak mogłeś wdać się w romans z Sarą? Może biorę przykład z ojca? Nie mów tak. Zamierzasz mieć nieślubne dzieci? Nie. Myślałem, że ten związek będzie dla mnie wyjściem. Szukałem czegoś, czego nie znalazłem w żonie. Wszyscy mają do mnie pretensje. Czy ktoś się zapytał, jak ja się czuję? Czemu to zrobiłem? Jak się czuję z kobietą, która przez tyle lat szuka nieistniejącego dziecka? To jest właśnie problem. Marina nie potrafi zapomnieć o Ricardicie. On dla niej żyje. I to się nigdy nie zmieni. Wiesz, co się stało? Pojąłem, że ona mnie nie chce. Jestem mężczyzną.
Mam potrzeby i pragnienia. W końcu odnalazłem radość. Marina jest zimna. Nawet najbardziej zakochany mąż znudziłby się kobietą, która szuka czegoś, co nie istnieje. Nie będę bronił bratanicy. Rozumiem twój punkt widzenia, ale nie pojmuję, czemu ją krzywdzisz. Nie pozwolę ci na to. Rozumiesz? Ricardo, gdybym był na miejscu, nie doszłoby do tego. Nie dopuściłbym. A wiesz czemu? Bo bym zaraz wyrzucił tę dziewczynę. Ricardo, wiem, że Marina nie jest najlepszą z żon, ale ty też nie byłeś dla niej oparciem. Czemu nie poszukałeś pomocy w poradni rodzinnej? Łatwiej było się wdać w romans? Poszukać kobiety, która da ci to, czego nie dostajesz od żony? Nie szukałem tylko jednego. Pragnąłem, żeby ktoś mnie wysłuchał. Żeby sprawił, że poczuję, że żyję. Szukałem kogoś, dzięki komu zacznę się uśmiechać. Marina przez tyle lat nie chciała mnie wysłuchać. Przeciwnie. W dniu śmierci naszego syna między nami wyrósł mur. Nie zasłaniaj się dzieckiem. Dlaczego nie przytulisz żony? Pozwól jej się wypłakać. Wesprzyj ją, a nie szukaj innej. Moja bratanica jest moim największym skarbem. Kocham was oboje. Zachowaj się jak prawdziwy mężczyzna i zerwij z Sarą. Bądź przy żonie, kiedy cię potrzebuje. Pokaż, że ją kochasz, że jesteś dla niej wszystkim. Skończ z tą przygodą. Ona niczego ci nie da. Uratuj swoje małżeństwo. Dla Mariny, dla siebie i całej rodziny. Por Marina, por ti, por ustedes, por esta familia. Możemy porozmawiać? Nie ma o czym. O naszym związku. Nie chcę stać ci na drodze. Jeśli chcesz rozwodu, kto tak powiedział? Pozwól mi mówić. Byłem głupcem. Opętało mnie szaleństwo. To się więcej nie powtórzy. Chcę być tylko z tobą. Wybacz mi. Wiem, że popełniłem błąd. Kocham tylko ciebie. Przebacz mi. Proszę. Dobry sok? Pyszny. Chciało ci się pić, prawda? Dobrze, że lepiej się czujesz.
Już wyzdrowiałem. Ale musisz zażyć wszystkie lekarstwa przepisane przez pana doktora. Dzisiaj nie wstajesz z łóżka. Zanudzę się na śmierć. Wcale nie. Może porysujesz, albo przyniosę ci książki. Są w nich ciekawe rzeczy. Wczoraj śniło mi się coś bardzo dziwnego. Co takiego? Śniła mi się moja mama. Ale to nie byłaś ty. Czekałam na ciebie. Ricardo Alarcón. Morales. Wczoraj cały dzień nie odbierałeś telefonu. Wiesz czemu? Nie. Nie chcę z tobą rozmawiać. To, co było między nami, skończyło się. To ty tak sądzisz. Tak łatwo się mnie nie pozbędziesz. A wiesz dlaczego? Odejdź. Jestem zdolna do wszystkiego. Pogodziłam się z Ricardem. Wspaniale. Zaczniemy wszystko od początku. Tak się cieszę. Czułam się winna. Niepotrzebnie. Sprowadziłam tu Sarę, ale nie znałaś jej intencji. Od tej pory w tym domu zapanuje radość. Bardzo się cieszymy. Co pani na to? Byłam przerażona na samą myśl, że mój syn zwiąże się z tą ulicznicą. Od tej pory musisz kochać Ricarda i dogadzać mu. Nie pozwól, żeby poszukał sobie innej. Obiecuję. Więcej nie spojrzę na żadną kobietę. Wasze zdrowie. Nie możesz mnie wyrzucić ze swojego życia. Przecież coś nas łączyło. To był błąd. Mam żonę, którą bardzo kocham. Mam rodzinę. Nie mogę jej stracić. Nie będę stała z założonymi rękami. Obiecałeś mi lepsze życie. Dotrzymam słowa, ale ty znikniesz z mojego życia. Drogo cię to będzie kosztowało. Tylko mi nie gruź. Albo się rozwiedziesz, albo powiem tej małej, że jest adoptowana. Nie mieszaj w to, Patty. Czego chcesz? Tak łatwo wszystko załatwiasz. Co robisz? Wiesz, co robię. Proszę. Co to? Zniknij z mojego życia. Niezła sumka. Nie chcę cię widzieć. Nigdy więcej nie wtrącaj się do mojego życia. Na razie mi wystarczy. Ja voy.
Dobrze, że przyszłaś. Słyszałam, że Chuy jest chory. Już mu lepiej. Ucieszę się na twój widok. Zobaczysz. Chuy! Amiga! Ay, amiga! ¿Qué haces aquí en la playa? Co robisz na plaży? Nie mogło pójść lepiej. Ricardo dał mi czek z tyloma zerami, że nie mogłam uwierzyć. Kupiłam sobie bikini, komórkę i przyszłam korzystać z uroków oceanu. Dał ci czek z wieloma zerami. Mam zniknąć z jego życia. Na razie. Tylko na jakiś czas? Kiedy skończą mi się pieniądze, znów mu się przypomnę. Myślałam, że zerwaliście. No coś ty. Nie pozwolę uciec takiemu cukiereczkowi. Będę go jeszcze jeść wiele razy. Niezłe z ciebie ziółko. Pewnego dnia Ricardo rozwiedzie się z Mariną. Pogodziliśmy się. Tak się cieszę. Byłoby szkoda, gdybyście się rozwiedli z winy tej intrygantki. Od tej pory będę walczyć o męża i nie pozwolę go sobie odebrać. La campana. Dzwon. La sirena. Sirena. Wygrałem. Znowu. Masz szczęście. Spadła mu gorączka. Matka Boska się nim opiekuje. I moja mama. Zagrajmy jeszcze raz. Tym razem ja wygram. Pamiętaj, że to ja mam szczęście. Dzięki za bikini. Żebyś nie mówiła, że jestem z kąpieladło. Nigdy tak nie mówię. Hola, gracias. Hola. Hola. Cześć. Jakie laseczki. Masz ochotę? Jaka chętna. Ciału trzeba dawać to, czego potrzebuje. A moje pragnie nie tylko słońca. Przynieście piwo. Dobrze? Zaraz wrócimy. Słodki. Zabawimy się z nimi? Chętnie. Zadzwonię do ciotki Balbiny, żeby ją podenerwować. Ale ty jesteś. Cześć, ciociu. To ja, Sara. Jak śmiesz tu dzwonić? Facet się nudził, to mu uprzyjemniałam życie. Czy to źle? Zapomnij o mnie i więcej tu nie dzwonię. Będę dzwonić, kiedy zechcę. Ricardo i ja wciąż się świetnie bawimy. Kłamiesz. Rozłączam się. W tym domu nie odbiera się telefonów od prostytutek. Co cię tak zatkało? Moja ciotka nazwała mnie prostytutką. Dużo się nie pomyliła. Jesteś pijany. Lepiej wróć, jak dojdziesz do siebie. Nie przesadzaj. Kochanie, znowu się upiłeś?
Nie. Świętuję mój awans. Wypiłem tylko dwa kieliszeczki. Nie będę żoną alkoholika. Dobranoc, mamo. Chodźcie tutaj. Co się stało? Cieszę się, że jesteście razem. To wspaniała wiadomość. Lepszy stary wróg niż nieznany przyjaciel. Daj jej spokój. Nie gniewaj się, to tylko przysłowie. Jestem wdzięczna Doni Albercie za wsparcie i za to, jak stawiła czoło Sarze. Nie wspominaj tej zdziwie. Ricardo zaprosił mnie na kolację. Bawcie się dobrze i wypijcie moje zdrowie. Jak to się mówi? Lepszy stary wróg niż nieznany przyjaciel. Idę do pokoju. Tyle hałasu o dwie tequile? Dos, Laura. Dlaczego znów się upiłeś? Świętowałem, że twoja miłość życia jest moim szefem. Nigdy więcej nie piję. Przesadzasz, jak wszystkie kobiety. Pocałuj mnie. Śmierdzisz. Jeśli znów się upijesz, wyniesiesz się stąd na zawsze. Dobrze, ale razem z tobą. Dobrze się czujesz? Tak, tylko jestem trochę wcięty. Wcięty czy pijany? Wcięty. Pamiętaj, że w firmie nie tolerujemy alkoholików. Wykonam swoją pracę. Kiedy cię zatrudniałem, powiedziałeś, że jesteś odpowiedzialny. Uwierzyłem ci. W tej firmie nie tolerujemy picia. Tym razem cię odpuszczę, ale więcej nie przychodź w takim stanie. Jasne? Grozisz mi? Mówię, jak jest. Myślisz, że możesz się tak szarogęsić, kretynie? Kogo nazywasz kretynem? Wynoś się stąd. Jesteś zwolniony. Idę na targ. Lepiej nie. Byłeś bardzo chory. Lepiej zostań jeszcze w domu. Muszę znaleźć coś do jedzenia. Nie lubię, kiedy wychodzisz i żebrzesz. Ludzie dają mi ziemniaki, pomidory, cebulę. Zgoda. Ale uważaj na siebie. Nie rozmawiaj z Tuercasem. Nie chcę, żebyś kradł tak jak on. Obiecujesz? Tak, mamusiu. Dobrze, idź. Thank you.
favor. Matko Boska, opiekuj się moim synkiem. Mam tylko jego. Wiesz, gdzie jest wyjście? Wyrzucasz mnie z zemsty. Słucham? Bo ożeniłem się z Laurą. O czym ty mówisz? Chcesz zniszczyć moje małżeństwo. Obdarzyłem cię zaufaniem, a ty go nadużyłeś. Nie chcę cię tu więcej widzieć. Cześć. Pamiętasz mnie? Pewnie. Jestem Oskar. A ja Sara. Taka ładna dziewczyna i nie ma faceta? Wszyscy jesteście jak te psy. Chętnie bym cię ugryzł. To prawdziwe mięśnie? Dotknij, to się przekonasz. Niezłe. Mam też... prostak. Nie masz chłopaka? Nie mam. Jak się czuje Daniel? Na pewno chcesz porozmawiać. A jest coś do powiedzenia? Nic nie usprawiedliwia twojego zachowania. Jak mogłeś przyjść do firmy pijany? Nie byłem pijany. Ricardo ci doniósł, ten imbecyl. Miał prawo. Zostałeś bez pracy. Do czego zmierzasz? Oczywiście. Jeszcze bronisz Ricarda. Nigdy nie przestałaś go kochać. Wyszłaś za mnie z litości. Myśl, co chcesz, ale to nieprawda. Nie chcę być żoną człowieka, który codziennie się upija i traci pracę. Con un hombre que pierde su trabajo por peleonero. Esto no puede seguir así. Tak nie może dłużej być. Esto se acabó. To koniec. No, Laura. Por favor, tú no puedes seguir. Nie zostawiaj mnie, proszę. Es mejor que cada quien. Lepiej, żeby każdy z nas poszło swoją drogą. No, Laura, perdóname. Wybacz mi. Perdóname, ya no voy a ver. Więcej tego nie zrobię. Perdóname, Laura, por favor, perdóname. No lo vuelvo a hacer, Laura, perdóname. Kolacja gotowa. Muszę ci coś powiedzieć, kochanie. Co się stało? Zwolniłem męża Laury z pracy. Dlaczego? Przyszedł pijany. Poza tym obraził mnie i chciał uderzyć. Biedna Laura. Nie smuć się. Chcę, żebyś była szczęśliwa, bo cię kocham. Ja ciebie też. Adiós.
domu, no están esperando. Czekają na nas. I co z tego? Dziwne, że Chuy do tej pory nie wrócił. Szczęście, że miałam trochę grochu. Co się stało? Nieszczęście. Coś z Chuyem? Mów. Co z nim? Padł pod samochód. Cudownie. Kocham cię. Jestem najszczęśliwszym mężczyzną na świecie, a ja najszczęśliwszą kobietą. Dajcie mi go zobaczyć. To niemożliwe, że nie żyje. Niemożliwe. Nie zabierajcie go. Wersja polska TVN. Tekst Agnieszka Jadłowska. Czytał Janusz Kozioł.